Będę miała przyjemność pokazać mój projekt pod tytułem Miejsce Mocy, który powstał w tym roku w ramach rezydencji w Centrum Rzeźby Polskiej. I muszę powiedzieć, że oprócz tego, że był to pewien proces twórczy, jak i projektowy, to było to dla mnie osobiście nie lada doświadczenie i przeżycie z gatunku tych zupełnie nowych doświadczeń, ponieważ mogłam wejść w sfery, które dotychczas uważałam za metafizykę, za sprawą ludzi, których spotkałam. A projekt dotyczył czakramu na terenie parku Centrum Rzeźby Polskiej, o którym słyszałam wcześniej plotki, pogłoski, które poniekąd okazały się prawdą. Zaraz zobaczymy dokładnie, co udało nam się stwierdzić. Ale zacznę może po kolei. Otóż na początku w temat wprowadziła mnie pani Tamara Książek, która tutaj przyszła i jest z nami, wieloletnia kurator i dyrektor artystyczna Centrum Rzeźby, która opowiedziała mi, skąd w ogóle pojawił się temat czakramu w parku. Chodziło o człowieka, który się pojawił chyba w latach 60. tutaj, czy 70., o ile mi pamięć nie myli. I jako osoba wysoko wrażliwa, nie wiem, rodzaj medium, poczuł coś w określonym tutaj miejscu i pani Tamara wskazała mi to miejsce. Następnie pojawił się temat, postanowiłam w związku z tym jakby zweryfikować te pogłoski i sprawdzić, czy ten czakram, czyli to miejsce mocy rzeczywiście istnieje i zaprosić profesjonalnego radiestetę, żeby przeprowadzić badanie terenowe. I tutaj kurator centrum Leszek Golec podsunął mi fantastyczną osobę, mianowicie pana Jakuba Zemłę, który jest, oprócz tego, że jest architektem krajobrazu z wykształcenia i prezesem Stowarzyszenia Radiestetów Rzeczoznawców, oprócz tego jest synem bardzo znanego rzeźbiarza Gustawa Zemły, co dodatkowo tutaj stworzyło ciekawą zależność, ciekawą relację. Pan Jakub Zemła się zgodził przyjechać i zrobić badania. W międzyczasie, żeby się przygotować, lepiej wejść w ogóle w temat, sama zapisałam się na kurs podstaw radiestezji i bioenergoterapii prowadzony właśnie przez pana Jakuba Zemłę. Mam tutaj, proszę bardzo, nawet własne wahadło, którym czasem się bawię. Od tamtej pory jakby zupełnie zmieniłam spojrzenie na tym, czym jest radiestezja. To znaczy z takiego obiegowego, potocznego poglądu, że są to jakieś czary-mary, zaczęłam to traktować bardziej jako subtelną fizykę. Ale o tym lepiej wam opowie pan Jakub Zemła, który tutaj jest bohaterem filmu. Radiestezja, najprościej mówiąc, to jest umiejętność świadomego odczuwania promieniowań. Każdy człowiek odczuwa, ale radiestetą człowiek się staje wówczas, kiedy zaczyna robić to w sposób świadomy, kiedy swoje odczuwanie potrafi przełożyć na praktykę, na praktyczne wykorzystanie. Czyli tak jak dzisiaj to robiliśmy na wyszukanie najkorzystniejszych miejsc, które spowodują, że człowiek się w nich zregeneruje. Za pomocą sprzętu radiestezyjnego, czyli wahadeł, wskazuje, odczytuje miejsca, które mogą być tym, czego szukamy. Wahadło jest wskaźnikiem, jest w przypadku silniejszych promieniowań też pewnego rodzaju filtrem, ale zawsze tym instrumentem odbierającym jest ludzkie ciało, które posiada większą czy mniejszą wrażliwość. Te wstępne badanie pokazało nam obszary, w których, zresztą blisko siebie,
w których mogły takie miejsca występować. Jak jest z tym miejscem, o którym głosi legenda, że tutaj znajduje się czakram w tej okolicy? Definicja czakramu, tak? Trudno to zdefiniować tak na dobrą sprawę, czyli jest to jakieś miejsce silnej wymiany energetycznej, tak, sił natury. Okazało się, że, co zresztą było zgodne z przewidywaniami, że na powierzchni kilkunastu hektarów na pewno znajdzie się jakieś miejsce korzystne, jakieś miejsce mocy. A skoro są takie legendy, no to należało je sprawdzić i potwierdzić. Stoimy na jakiejś kulminacji terenowej. Ten teren jest co najmniej 1,5 metra, a może i 2 metry wyżej w tamtej części. I to wygląda na twór sztuczny. Co to było, czym to było, trudno powiedzieć, ale tak. Zobacz. Nie rośnie żadne stare drzewo na środku tego, jakby takiego gardła. Prawdopodobnie, jeżeli są, to są jakieś samosiewy, które mają po kilkanaście, nie więcej niż 20 lat, tak? Stare drzewa są na obrzeżu, tak? Prawdopodobnie mogło coś tutaj być. Pod spodem. Forma, znaczy piwnica albo... Piwnica, lodownia, być może jakieś miejsce w takich parkach naturalistycznych bywały miejsca. Prawdopodobnie ślad tego, jakaś remanencja tego, co tam było, jest czytelna. Być może to ma na to wpływ kaplica, być może ta wspaniała stara rzeźba z 1860 roku też na to wpływa. W każdym razie jest to bardzo przyjazny, sympatyczny teren, w którym by się chciało wypoczywać. To nie jest to miejsce mocy, tylko bardziej miejsce regeneracyjne. Tak, czyli ale o mniejszej sile. Tak, ale takiej, która daje naprawdę dużo więcej niż miejsce mocy, w których ludzie potrafią się poczuć czasami źle i niekomfortowo. Bo jest zbyt duże nasilenie promieniowania. Tak, jest zbyt duża moc tego promieniowania, ono bardzo często tam pulsuje. To są takie słabe miejsca mocy na styku zakresu eterycznego i astralnego. To są delikatne, słabe miejsca mocy. One jeszcze nie wirują. Tam ta energia jest stabilna, więc działa wyciszająco. Mamy drugie miejsce tutaj. I tak, że tak powiem, z mapy wychodziło, że to jest ten bądź tamten rejon. Natomiast tutaj doprowadziło do tej bardzo fajnej rzeźby. Wspaniała rzeźba Teresy Murak. I ta rzeźba jest tak usytuowana, że z tym miejscem się bardzo fajnie komunikuje. I tak jakby je zasilała. Co ciekawe, z tej strony bardzo fajnie to jakby działało i przyciągało. Dlatego, że ona co, zasysa tutaj energię oczami? Myślę, że tak można powiedzieć, że to jest tak jakby coś wciągało, no ale jeżeli coś wciąga, no to gdzieś to musi w ramach obiegu energii. I to dotyczy nie tylko organizmów żywych, tylko form? Nie całego środowiska, i naturalnego, i sztucznego, i tego, w którym, tego naturalnego, w którym człowiek majstruje, tak jak tutaj. Ja nie potrafię powiedzieć, czy miejsce jest wzmacniane przez rzeźbę, czy rzeźba wzmacnia miejsce. Tam jest jakiś kontakt, jakiś przepływ, coś bardzo fajnego, w każdym razie pozytywnego, wzmacniającego te dwie rzeczy się dzieje. Ja sobie bardziej cenię takie miejsca wyciszone, miejsca regeneracji, strefy regeneracji, w których nie ma zaburzeń, w których człowiek może usiąść i się szybko zregenerować. To jest dla mnie zdecydowanie bardziej wartościowe, bo występuje w naturze dużo częściej. I można też w tych miejscach medytować. Medytować, odpocząć, tak, chwilę postać. Gdyby tu była ławka, to by można było, że tak powiem, na tej ławce usiąść. Gdyby była altana, to by można było też
chwilę przysiąść i się zregenerować. A tutaj mamy takie miejsce, które jest jeszcze dodatkowo podkreślone wspaniałymi, dużymi, starymi lipami. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. To miejsce to jest w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ oprócz tego, że w naturze występuje duża strefa regeneracji, to tam się nakładają jeszcze inne rzeczy, inne elementy, które tworzą jakby taki konglomerat bardzo wielu oddziaływań. To nie jest takie typowe, naturalne miejsce mocy, bo ono zostało, że tak powiem, ono wzrosło, zostało ukształtowane. Czyli mamy do czynienia z bardzo wyciszonym, ładnym terenem, który sprzyja regeneracji człowieka. Mamy grupę starodrzewu lipowego. Stare, duże lipy, które mają swoją aurę, które też są źródłem oddziaływań bardzo, bardzo pozytywnych. Tam mamy do czynienia również z innymi rzeczami. Jeszcze, ten kamień. I właśnie tutaj jeszcze jest taki kamień. W pośrodku tej grupy, tak jakby tworzącej taką altanę z drzew, mamy kamień, głaz tej wielkości. Z pięknego różowego granitu, o pięknej strukturze krystalicznej, który też robi swoje. Więc dla mnie to jest najciekawsze miejsce, bo wiele rzeczy tam się dzieje. Pewnie by tam można było dużo rzeczy dobrego zrobić. To tak jak z miejscami mocy, które występują w naturze, człowiek obudowywuje je jakąś architekturą, jakimiś budowlami, które poprzez swój kunszt jakby wzmacniają to miejsce. Począwszy od najprostszej bryły typu kula, typu czworościan foremny, a skończywszy na pięknej architekturze, która jest funkcjonalna, harmonijna, z pięknych materiałów wykonana. Będzie czymś pozytywnym, co będzie dawało ten bardzo taki fajny, dodany, ciepły element. To zapraszam teraz w teren, do miejsca mocy. Tam mamy selwę, teraz w murach, tą głowę. No i tutaj tam słynny kamień, o którym była mowa na początku, który najpierw tutaj zapytać, bo po minie, kiedy już podobno ustawiało się ciepłą, czyli kluczową stroną do góry. Taka była zasada, jakaś taka wiedza starych budowników. Podobno jeszcze niektórzy ją mają. Ten węzeł jest taki orientalny, nie? Też nawiązanie do takiego wschodniej jakiejś. Poradził kolega, który powiedział, że powinnam zakończyć to kutasem staropolskim.
to staropolski kultur. To ja myślałam, on się bardziej jakoś tak kojarzył z Japonią, orientalnie. Staropolskie elementy ubioru pochodziły tam z Dalekiego Wschodu. Mhm. Znaczy nie z Dalekiego, no z Bliskiego Wschodu bardziej. Ale tak, no to trafne, trafne spostrzeżenie. Tak, no więc będzie to działało jako pewnie instalacja czasowa. No zobaczymy, jak to się sprawdzi, prawda? No bo też pewnie będzie zdjęte na zimę, potem może w sezonie wiosennym to... Mogę usiąść? Zobaczymy, tak. A jaka jest nośność tych minek? Zboczenie mu się odezwało. Wspaniałe! To jest wina atestowana na placu zabaw, wzmacniana metalowymi... Rdzeniem. Nie, nawet kilkoma takimi metalowymi. Także spokojnie, spokojnie wytrzyma. Tome? Wszystko. Czy drzewa wytrzymają? A, to ja tutaj miałam z Kamilą taką dużą dyskusję, jak rozmawiałyśmy o tym projekcie, a to towarzyszyło temu taki anturaż wakacyjny w sierpniu. Jestem bardzo proteczna, bo Nie, ja po prostu miałam taką obawę o te drzewa i taką no, po prostu naruszenie tej struktury. Po prostu to tylko taki moje, ale widzę, że to... Znaczy tak, przyznaję się, że nie pytałam drzew o opinię. Ani o zdanie. Nie ma taty kolejności. Znaczy może one się tak szybko nie pogrubiają tak z roku na rok, więc nie jest... No to trzeba chyba jakoś tam, tak właśnie po prostu... Nie za długo. Co kilka lat... Ja mam takie nieodparte wrażenie, że moc płynie nie z tego kamienia, tylko z tych drzew. Tak, też na pewno. Myślę, że przede wszystkim. Naprawdę. Znaczy, Radio Seta twierdzi, że jednak większość to jest z ziemi, prawda? No bo są jakieś miejsca o większej mocy geologicznej, najprawdopodobniej to ujmując. Ale huśtawka trzyma się na drzewach, w związku z czym jakby te drzewa dają tę siłę, która utrzymuje tę huśtawkę, nie? No tak, tak, ale no to można powiedzieć, że drzewa wzmacniają miejsce, a huśtawka wzmacnia drzewa? No. Nie. A drzewa są piękne, bo to jest jakaś odmiana lipy, to chyba to jest ta lipa warszawska, taka strzelista wysoka. To nie jest ta lipa taka, którą znamy, nie? Taka rozłożysta i gruba. Piękna. Sesja. Ja a propos, wydaje mi się, że... Radio Seta cały czas wie, że to jest jakiś konglomerat różnych czynników, prawda? Tak. To pierwotne jest prawdopodobnie jednak geologiczne oddziaływanie, a później to jest wzmacniane pewnym układem i roślinnym, ale też stworzonym przez człowieka. Ale ja zaczynam wierzyć w jego moc, żeby on to zamienił w wahadełko. Ale naprawdę ty odjechałam już, tak? Do przodu. Słyszę uczy. Się buja. Możemy jednostkę zapewne zgłosić. Nabić tę seczkę. Zresztą tak.